Cześć, nazywam się Paweł i dzisiaj zrobimy sobie zadanie z matury z maja 2017 roku związane z bilansem cieplnym. Rozgrzana stalowa kulka o promieniu 2 cm i masie 260 g, położona na poziomej tafli lodu o temperaturze 0 stopni Celsjusza i grubości 3 cm, roztopiła lód w miejscu zetknięcia się i przeszła na drugą stronę tafli. Oszacuj minimalną początkową temperaturę kulki, dla której możliwa była taka sytuacja. Tutaj mamy dalej wypisane mnóstwo danych. Q1, Q2 to już ja pisałem ciepło poparane przez lód i ciepło oddane przez wodę. Mamy też już narysowany przeze mnie schematyczny rysunek, a zatem widzimy, że tutaj sytuacja pierwsza kulka znajduje się nad taflą, sytuacja druga kulka już naszą taflę przetopiła. I w tej sytuacji, skoro temperatura ma być minimalna, to Nasza kulka ma już taką temperaturę, że dalsza wymiana ciepła pomiędzy kulką a otoczeniem nie zachodzi, a zatem tutaj kulka ma 0 stopni Celsjusza. Poniżej mamy też wypisane wszystkie dane. Nad niektórymi przed podstawieniem do głównego wzoru będziemy musieli jeszcze trochę popracować, ale to już na sam koniec. Mamy też rysunek walca. Gdyby ktoś zapomniał, objętość walca to wysokość tego walca pomnożona przez pole podstawy czyli przez. Koło, a raczej powinienem powiedzieć pole koła. Dopiszmy sobie tutaj jeszcze R. Zaczynamy od zapisania bilansu cieplnego, a zatem Q1 plus Q2 to się równa 0. Podstawiamy sobie wzory, Q1 ciepło pobrane przez lód, czyli tutaj będziemy mieli zmianę stanu skupienia, a zatem stosujemy sobie wzór następujący: ciepło topnienia pomnożone przez. Masę lodu plus Q2, ciepło oddane przez wodę. Mamy zmianę temperatury, więc będziemy mieli wzorek ciepło właściwe stali razy masa kulki razy różnica temperatur. Nasza kulka miała na początku wysoką temperaturę, później ta temperatura spadła do zera delta T. Czyli temperatura końcowa minus początkowa. A zatem będziemy mieć 0 minus T0. To się ma równa 0. Podpiszmy sobie jeszcze, że T0 to jest temperatura początkowa początkowa kulki. Ok. Moglibyśmy już właściwie przystępować do rachunków. No ale napotykamy jeszcze tutaj na pewne problemy. Ciepło topnienia kulki mamy jako liczbę. Masę lodu. Masę lodu trzeba będzie policzyć stosując następujący wzorek. Zapiszmy go sobie, że masa lodu to jest gęstość lodu razy objętość a jak żeby inaczej lodu. I tutaj właśnie wchodzi ten walec. Patrzymy sobie na niego i przypominamy sobie, że objętość walca to jest wysokość tego walca pomnożona przez Pole koła, które tutaj jest podstawą, a zatem podstawiamy sobie dl zostaje bez zmian, pomnożone przez k razy pi r kwadrat. Ok. I wydaje się, że tutaj to już wszystko. Ciepło właściwe stali mamy, masę kulki mamy, temperatura początkowa jest naszą jedyną niewiadomą. Włączymy to wszystko w jeden wzór, a zatem dostaniemy CT razy DL razy h kwadrat plus CWS razy MK razy minus T0. To się równa 0. Ten drugi iloczyn przerzucamy sobie na prawą stronę. On się stanie dodatni. CT razy DL razy H pi kwadrat. To się równa CWS MK c 0 Dzielimy sobie stronami przez CWS MK i dostajemy następujący wzorek. D0 to się równa CT razy DL razy HPR kwadrat podzielone przez CWS razy MK i tutaj ja bym, drogi widzu, chciał zwrócić Twoją uwagę na taką jedną rzecz że DL mamy podane w postaci, która no nijak nie pasuje tutaj, nie można jej podstawić Zatem przypomnimy sobie, w jaki sposób gramy na centymetry sześcienne powinniśmy zamienić na kilogramy na metry sześcienne. Tak, żeby wszędzie w tym wzorze mieć jednostki układu SI i tak, żebyś, drogi widzu, już samodzielnie poradził sobie z podstawieniem liczb. Jedziemy. dl to się równa 0,9. I teraz przypominamy sobie, że 1 gram... To jest jedna tysięczna kilograma, a 1 cm sześcienny. To jest jedna setna centymetra do trzeciej potęgi. Zatem możemy napisać, że 1 cm sześcienny to jest jedna milionowa. Gdybym się tu nie pomylił, o, chyba jest dobrze. To jest 1 milionowa metra sześciennego. Przepraszam, tutaj wyżej powinien być oczywiście metr. A zatem, jeżeli mamy 0,9 g na centymetr sześcienny, to podstawiamy sobie miejsce. Tego grama, oczywiście po przepisaniu liczby, jedną tysięczną kilograma podzieloną przez jedną milionową metra sześciennego. I teraz piszemy sobie, że dl to się równa 0,9 i widzimy, że w takich właśnie sytuacjach przydaje się to całe wałkowanie ułamków piętrowych w podstawówce. Mamy razy 1000 kg na metr sześcienny, a zatem gęstość lodu to 900 kg na metr sześcienny. Ok. Wszystkie inne liczby, wszystkie inne wartości ja już tutaj pozamieniałem. Wszystko prawie mamy w SI, no tutaj jeszcze centymetry, a raczej tutaj wysokość to nie 0,03 cm, tylko po prostu 3 cm. I gdybyśmy zamienili do SI, to byłoby 0,03 m. Drogi widzu, dziękuję Ci za uwagę i widzimy się w kolejnych produkcjach. Jeżeli ten film był dla Ciebie pomocny, to bardzo proszę o zostawienie łapki w górę albo subskrypcji. Jeżeli coś jest niezrozumiałe, niejasne, Możesz pytać w komentarzu. Dzięki i do zobaczenia.